Witam Was, kochani. To jest moja kolejna paczuszka z chemii. Mówiłam Wam już kilka razy, że ja raz na 3, na 4 miesiące, to już na 100% robię po prostu takie duże zakupy. Nieraz uda mi się od jednego sprzedawcy, teraz zrobiłam to u 3, bo różne rzeczy były tańsze u innych. Oczywiście jak się coś kończy, no, czy płyn do naczyń, czy płyn do toalet, no to chodzę do osiedlowego sklepiku i tam zakupuję. Ale mówię, raz na 3-4 miesiące to robię. Ostatnio robiłam właśnie na początku grudnia, więc robię takie po prostu mega zakupy, które są niezbędne. Ewentualnie zawsze skuszę się na coś dodatkowego za tanią kwotę. I tak nie przedłużając, szybko Wam powiem, co jest, co było w paczuszce, co tu leży. Płyn do higieny intymnej. Laktacyt z pompeczką biały. Ja tego nie miałam, wziąłem na spróbowanie. Jedynie co mam słabość oczywiście do nieprzezroczystych buteleczek płynu do higieny intymnej i do pompki. Zobaczymy, jak się u mnie sprawdzi. Wiele z Was mi pisało, że jest bardzo dobry. Zobaczymy, jak u mnie. Następne. Takie wieszadełka żelowe. 3 sztuki do toalet. 2 zapasy, 1 koszyczek. Wiecie, ja mam strasznie kamienną wodę, więc ja muszę tego używać i myć toaletę 3 razy to już w łazience, toaletę tygodniowo muszę. Włączniki, nie mogłam znaleźć tych moich ulubionych, tego elektrycznego, tak, no na baterię, nie mogłam nigdzie znaleźć, więc czatuję nadal, ale w międzyczasie postanowiłam kupić zielone jabłuszko i oceaniczne. Zobaczymy, czy ten się u mnie sprawdzi. Zielone jabłuszko, spoko, neutralny, ładny zapach. 3 świeczuszki. 2 w dwupaku. O, 2 w dwupaku. Orzechy i cynamon? Ja bym powiedziała, że jakieś... O, kurczę, już. Zimowe przyprawy. Prażone orzechy i zimowe przyprawy. No cóż, wiosna idzie. A cóż, aby palić i żeby pachniało. Jedna pojedyncza z 3 zapachami. O, i to jest Summer Fresh. No zobaczymy, czy na wiosnę z kolei ten się nadaje. Zamówiłam też płatki. Tych chyba nigdy jeszcze nie miałam. Zobaczymy też, jak się sprawdzają, czy puszą, czy się rozdwajają, czy wręcz przeciwnie, do nich wrócę. Tabletki do toalety. Ja używam teraz tych niebieskich, już mi się skończyły. Zobaczymy, jak te. Koloru nie zobaczymy, bo są nieprzezroczyste, ale jak otworzę, to Wam pokażę. Mój ulubiony, numer 1, nawet numer 10 bym powiedziała, Fery. Teraz reklamuję ten Platinum, pełno tego na Allegro. Spróbowałam prawie litrowy, bo 720 ml. Ceny Wam pokażę, wypiszę po prostu przy produktach. Zobaczymy. Taki żel do przypalonych rzeczy. Garneczków, szklanek. Można też używać podobno w zmywarce. Ja nie posiadam zmywarki, ja myję wszystko ręcznie, ale zobaczymy, jak się sprawdzi. Płyn do kąpieli, aż powącham, bo to jest zawsze te ciemne kolory orchidea przypominają mi Lenory. O tak, pięknie pachnie. Pięknie. Mój zapach oczywiście. Cylit Bank, pianka do prysznica, do kabin, kamień i rdza. Zabija prawie 100% bakterii. Zobaczymy. Już miałam 2 produkty z cylitu. U mnie się sprawdziły. Zobaczymy, jak ten. 2 płyny do płukania soft. Ja już wcześniej tylko kupowałam płyny do płukania w poprzedniej paczce, ale soft. No zobaczymy, jak pachnie. Mogę Wam odkręcić na szybko, powiedzieć ewentualnie, bo nie są zakrojone. Ten to tak jak wszystkie na jedno kopyto wiosenne zapachy kwiatowe. A ten to powinien cytrusami chyba pachnieć, chociaż też kwiatki narysowane. Tak, bardziej słodko, ale cytrusowo, jeżeli tak to można powiedzieć, cytrusowo-słodko. I 2 płyny do toalet, ucekaczki tak zwane. Jeden z nich na pewno miałam, chyba ten mi się wydaje, chociaż nie jestem pewna. Ten ma taki dziubek, ten ma taki dziubek. Po litrze, także spoko. Cytrynowe prawdopodobnie, bo żółte albo bez zapachu. Izo do płyt ceramicznych. Mówiłam Wam, że trochę mi się płyta zniszczyła. Mam ją 6 lat. Nie, 3 lata. Przez 2 lata wszystko w porządku było, a teraz ostatnimi miesiącami po prostu coś się stało, że wyszły takie
drobki, takie coś, nie wiadomo coś, mleczko tego nie bierze, nic tego nie bierze. Zobaczymy, jak typowo do płyt indukcyjnych się sprawdza ISO. ISO to jest chyba nawet polska firma, z tego co mniej więcej się orientuję. No i wielki Mr. Proper. O. Tego pana to było pełno z 20-23 lata temu na polskim rynku. Jakoś odszedł do lamusa. Ja go wypróbuję. Ja do niego wrócę. No pięknie pachnie, jak to. O, jak płyn do fukania. A to ma być tylko do czyszczenia płytek i podłóg. Także ja się zabieram za sprzątanie. Tu mam paragon. Opiewa na cały na 134,72 z przesyłką. Także wszystko, wszystkie produkty Wam po prostu, ceny Wam napiszę. A ja się z Wami cieplutko żegnam. Do jutra, do zobaczenia. Lecę sprzątać, a Wy też posprzątajcie, bo wiosna idzie. Pa, pa! Jak się podobało, to oczywiście kciuki w górę. A jak bardzo, to subskrybujcie mój ten kanał i mój poprzedni. Ja cieplutko i bardzo milusińsko Was całuję. Pa, pa! Do jutra. A tak wygląda kostka, ta czyszcząca do toalet. Wygląda jak kalgon w tabletkach. No nie wiem, spodziewałam się czegoś innego, no ale zobaczymy. Zawsze miałam zielone i niebieskie i zabarwiały na taki kolor wody, jakim były. A tu nie wiem, to ma tylko dezynfekować widocznie. No zobaczymy. Powiem Wam, jak się sprawdza. Do zobaczenia.